Brakuje specyfiku dla chorych na COVID-19. Brakuje remdesiviru. Podawano go pacjentom z koronawirusem. Z powodu rosnącej liczby pacjentów z COVID-19 kończy się przeciwwirusowy lek remdesivir. Resort zdrowia przekonuje, że od listopada będzie lepiej, czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Jak podaje dziennik, szpitale zajmujące się leczeniem pacjentów z COVID-19 alarmują, że mają ostatnie sztuki remdesiviru, w związku z tym nie oferują terapii tym lekiem nowo przyjmowanym pacjentom. A chorych wymagających podania leku przybywa. Dostawy były dotąd realizowane w cyklu miesięcznym. Na lipiec i sierpień leku wystarczyło. Dostawa wrześniowa wyczerpała się przed końcem miesiąca. Braki w wielu szpitalach. Mamy zasoby pozwalające wyłącznie na zakończenie rozpoczętych terapii, powiedziała Gazecie Małgorzata Pawłowska, zastępca dyrektora do spraw eksploatacji i rozwoju z Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. Podobnie jest w placówkach w całej Polsce. Wiele z nich apeluje do resortu zdrowia o pomoc w dotarciu do leku. Nie ma go nigdzie, w żadnej hurtowni. Codziennie je obdzwaniamy, by sprawdzić, czy może gdzieś jeszcze nie został na stanie. Bezskutecznie, powiedziała DGP Małgorzata Pisarewicz ze spółki Szpitale Pomorskie, do której należy Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. Jak pisze gazeta, o lek od pewnego czasu stara się też szpital specjalistyczny w Chorzowie. Mamy go na wykończeniu. Dlatego podjęliśmy starania o jego nabycie. Mamy nadzieję, że się uda, choć przyznaję, nie jest łatwo, bo leku nigdzie nie ma, powiedział gazecie Jarosław Burzawa, rzecznik placówki. Kolejna transza do 11 października, DGP, przypomina, że resort zdrowia informuje, że remdesivir trafia do Polski z przetargów unijnych. Czekamy na kolejne dostawy. Do 11 października powinna pojawić się kolejna transza, która zostanie przesłana do szpitali, zgodnie z zamówieniem. Remdesivir jako jedyny uzyskał rekomendację EMA Europejskiej Agencji Leków, we wskazaniu COVID-19. Został kupiony przez Komisję Europejską i rozdzielony dla wszystkich państw członkowskich. Dla Polski przewidziano 3000 dawek, które sukcesywnie były dostarczane do szpitali.